Szymon Lewicki z numerem 22 Jonathan Simba Panga, z numerem 29 Damian Ciechanowski, z numerem 70 jakże znany w Łodzi Merwil Dambu i z numerem 77 również znany w Łodzi Patryk Wikina. Jeszcze bardziej znani w Łodzi są ci, którzy dzisiaj na czerwono występują od pierwszej minuty. Trener Niedźwiedź wysłał w bój oczywiście Jakuba Wrąbla, to jest numer 44, Kuba w bramce. W obronie trójka Patryk Stępiński, numer 95, to jest nasz kapitan. W środku bloku defensywnego Tomasz Dojewski, numer 5, Krystian Nowak z 15 na plecach. I z arką trochę to siadło. Letniowski bierze rozbieg, dośrodkowanie w pole karne. Letniowski gdzieś w kierunku krótkiego słupka. Tam jeszcze znalazł się z 95 numerem Patryk Stępiński. Dośrodkowuje z drugiego skrzydła. Minął się z piłką Guzdek. Wybijają zawodnicy Stomilu Olsztyn. No to było takie pierwsze zamieszanie pod bramką. Ale teraz błąd duży. Już młodzieżowego reprezentanta Polski. Hanuszyk, ależ był bliski szczęścia Czech. Ale... Szukamy zawodnika. Duża wymienność, duża rotacja funkcji. Wymiana pozycji w Widzewie. A teraz spójrzmy po Guzdek. Guzdek jest teraz sam na sam. Guzdek, szybka ruletka, ale górą w tym starciu. Zablokowana przez grającego z numerem 10 Karola Żwira. No i cóż, w tym meczu to Widzew zdecydowanie ma trochę więcej po tych niecałych 10 minutach z gry, ale spójrzmy, bowiem teraz w polu karnym na lewej. Letniowski już wziął rozbieg, sędzia daje znak, że może grać Letniowski, rozegranie do prawej strony, tam jest Zieliński, Zieliński mógł trochę lepiej przyjąć futbolówkę, mija rywala, dośrodkowuje, no i tam był Krystian Nowak, bardzo bliski. Letniowski z rzutu wolnego po falu na Nunesze, dośrodkowanie, piłka dochodząca do bramki Błąkowskiego i to był taki centrostrzał, można powiedzieć. Błąkowski są lepsi w tym spotkaniu, także na bramki i oby te bramki padały już przed przerwą. 26 minuta tego spotkania na zegarach, a przy piłce Patryk Stępiński. Nie atakują go rywale, jest już na połowie boiska. Długa piłka w kierunku Nunesza. Nunes przyjął sobie piłkę na klatkę piersiową, przepycha się w polu karnym. Nunes położył Bąkowskiego. Nunes, z trafieniem Portugalczyk, 1-0. Cieszy się, że zamieniło się w ciało to, co ja przed chwilą sobie zażyczyłem. Fabio Nunes z bramką na 1-0. Macha do kogoś na trybunach, nie wiem, partnerka, rodzice. Mijałem na korytarzu ludzi posługujących się tym syczącym językiem portugalskim. Fabio Nunes z pierwszą bramką w barwach łódzkiego Widzewa. Pierwszy raz od pierwszej minuty tutaj w sercu Łodzi Portugalczyk gra. Za chwilę dowie się od kibiców Widzewa, jak ma na nazwisko, jeśli nie wie, ale możliwe, że nie wie. Jest tak szczęśliwy. Karol Żwir, zobaczymy, co wymyślą zawodnicy ze Stomilu. Tak światowo wziął rozbieg Moneta jak Cristiano Ronaldo. To nie on będzie uderzał. Uderzenie, próba uderzenia pod murą, ale to jest świetna interwencja Jakuba Wrąbla. Po tym klubem chce zrobić jak najwięcej, indywidualnie i drużynowo. Fabio Nunes z lewej strony wahadłowy Widzewa. On ma na pewno chrapkę na grę ofensywną. Już dzisiaj się z przodu pokazał. W środku pola Mateusz Michalski. Michalski dogrywa do prawej strony. Tam jest Paweł Zieliński. Zieliński oddał strzał, ale prosto w rękę. Paweł Zieliński wbiegający z prawej strony boiska. Zdecydował się na strzał. Jednak wydaje się, że korzystniejsze byłoby tu zagranie do Bartka Guzdka, który był... Zamieszanie w polu karnym. Teraz muszę ci przerwać. Przepraszam bardzo, ale bardzo bliski szczęścia był teraz Krystian. W drugiej piłce lewą stroną Stomil. Już wpada w pole karne jeden z zawodników w niebieskich trykotach, ależ dużo mieliśmy szczęścia. Bardzo dużo szczęścia. Do końca poszedł Tomasz Dejewski i nie pozwolił na to, żeby Stomil oddał strzał z najbliższej odległości w kierunku bramki Jakuba Wrąbla. Po rukanym Widzewa jeszcze Fundambu obija spojenie bramki Jakuba Wrąbla. Taki strzał z kolei. Marka Hanowska przerwał akcję, groźną akcję Stomilu w środkowej strefie boiska bez żadnych konsekwencji, bo oni szli trzema, czterema zawodnikami, którzy... Spójrzmy w polu karnym raz jeszcze Stomil. Tym razem kolejny Kongijczyk. Simba Mwanga to był niezbyt typowa dla stopera z Olsztyna sytuacja z 16 metra. Znowu ze stojącej piłki i znowu Kongijczyk. Na szczęście tym razem prosto w Jakuba Wrąbla. Kończy tę pierwszą część spotkania sędzia Konrad Kiełczewski. No muszę powiedzieć sobie uczciwie, że nie spodziewałem się aż tak fajnego, aż tak dobrze oglądanego przez nas widowiska. Nie nadążał w akcjach defensywnych i brakowało Pawła w akcjach ofensywnych, czyli taki, wiesz, występ lekko nijaki i myślę, że trener Niedźwiedź zauważył to i dlatego spowodowało to zmianę na Daniela Tanżyny, który wskakuje do bloku defensywnego. To, co powiedziałem, Paweł Zieliński to jest przede wszystkim zawodnik bardzo solidny.
to jest zawodnik, który nie popełnia błędów, ale też może się okazać, że trener Niedźwiedź chciał kogoś, kto właśnie nie dość, że nie będzie popełniał błędów. Nie, teraz no, po tych chwilach, które tak naprawdę cechują przede wszystkim dwie dosyć groźne akcje z Tomilu pod bramką Widzewa, to Widzewiacy będą chcieli przejąć z powrotem inicjatywę. Już jest Letniowski na linii pola karnego, Letniowski nie był faulowany, uderzenie, ależ był blisko. Dosyć dziwnie to wyglądało jak na realia futbolowe, powalony Stępiński, do piłki dopadł Moneta, Moneta zatrzymał się na całe szczęście na Nowaku, ale jeszcze znalazł się z piłką, jeden zrywanie, wrócił, ale to była ta taka wrzutka, o której mówiłem w pierwszej połowie, to była wrzutka w stylu Widzewa sprzed roku, ale spójrzmy teraz, rusza nie kto inny jak Fabio Nunes, przed nim już tylko bramkarz Liwali, chyba będzie czerwona kartka dla Żwira. Zatrzymany nieprzepisowo Fabio Nunes. Wychodził sam na... Niezmordowany zawodnik Widzewa. To jest Marek Hamusek. Do lewej strony tam jest jeszcze szerzej ustawiony Karol Danielak. Piłka bezpańsko przeszła przez pole karne. Stępiński, wycofanie do Letniowskiego. Letniowski... Wydaje mi się, że będą to ostatnie chwile na boisku Jurka Letniowskiego. Spójrzmy, ale poczekajmy, Mateusz Michalski. Przy piłce Nunes, lewa strona. Centra. Patryk Stępiński zakończył akcję bramką, mamy bramkę na 2-0. Fantastyczne rozegranie, bowiem musiał się zawahać arbiter Kiełczewski. Zastanawiał się, co wydarzyło się w tej sytuacji. Dostał po prostu sygnał od swoich współpracowników, że piłka ostatecznie minęła linię bramkową bramki strzeżonej przez Krzysztofa Bąkowskiego. Znowu dało sobie znać Fabio Nunes. To on dośrodkowywał z pola karnego drużyny Stomilu. Z lewej strony, już przy linii końcowej, Patryk Stępiński, no zagrał, dałem skąd przyszła. Klasyka gatunku. Także opuści boisko w 79, 80 minucie, ale na razie Stomil. Uderzenie prosto w ręce Jakuba Wrąbla, czerwono-biało-czerwonych dominującej w spotkaniach. Tamten sezon nas nie rozpieścił. 4 minuty doliczone do tego spotkania. Jeszcze przez 4 minuty będziemy grali. Strzał z dystansu stoperem w obronie. On tylko na lewym wahadle jeszcze nie zagrał w tym sezonie. Myślę, że wszystko przed Patrykiem. Oby też nie powodował tego kontuzji. Zobaczmy teraz Mucha do Michalskiego. Michalski już w polu karnym. Michalski trafił w nogi Bąkowskie. Wykorzystane to mogło zostać przez Mateusza Michalskiego, który chyba w pierwszej fazie tego zagrania Patryka Muchy nie spodziewał się tej piłki i gdzieś uciekły mu myśli. I drugi błąd to już niestety naszego zawodnika, naszego kapitana Paweł Daniela Tanczyny. Muszę ci przerwać, Paweł Tomczyk prosto Bąkowskiego. Świetnie się znalazł Paweł, pokazał się do gry, chyba nie było spalonego, bowiem tam został jeden z zawodników. Jak do tej pory Fortuna pierwszej ligi tutaj do Łodzi, do Widzewa. Widzewa, który przed tym spotkaniem był trzeci w tabeli zaplecza Ekstraklasy. I drużyna Stomilu dzisiaj, przynajmniej w pierwszej połowie, pokazywała nie najgorszy futbol. Widzew do przerwy prowadził po trafieniu Fabio Nunesza. Nunes został...